Cześć, witajcie! Ja jestem Fifi, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję płyt DVD LEGO Ninjago Mistrzowie z 50 ze sezonu 4, czyli Turniej Żywiołów. Ale zanim zaczniemy, to zostawcie tu łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Lecimy teraz po 600 subskrypcji, a ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Są to oczywiście płyty ze sezonu 4 Turniej Żywiołów. Tak jak powiedziałem, oczywiście mamy 10 odcinków podzielone na dwie części, po 5 na jedną płytę. Na pierwszej części możemy zobaczyć mistrza Chena. Jak dla mnie okładka bardzo ładna, ponieważ po boku możemy zobaczyć wszystkich mistrzów żywiołów. Oprócz Gravisa, czyli mistrza grawitacji, z przodu nasi ninja oraz zaproszenie wraz z Zainem oraz mistrz Chen. I wygląda to naprawdę ładnie. Oczywiście napis nowa seria, odcinki od 35 do 39 i cała płyta trwa 110 minut. Z boku natomiast mamy napis Ninjago Mistrzowie z 50 Turniej Żywiołów, część pierwsza i mamy tutaj wklejonego Lloyda. Z tyłu natomiast możemy zobaczyć sceny właśnie z odcinków znajdujących się na tej płycie DVD. Mamy u góry Chena, napis Turniej Żywiołów, sam opis fabuły właśnie sezonu 4 oraz odcinki na DVD. I są to takie odcinki jak odcinek 35 Zaproszenie, odcinek 36 Tylko jeden zwycięży, odcinek 37 Przeciwnicy, odcinek 38 Pojedynek na rolkach oraz odcinek 39 Szpiedzy są wśród nas. Zanim przejdziemy do środka, weźmy jeszcze drugą płytę DVD. Oczywiście części druga. Na tej płycie możemy zobaczyć lodowego smoka Zaina, tego stworzonego za pomocą żywiołów. Mamy samego Zaina i pozostałych ninja Jaya, Kaya, Lloyda oraz Cola. Tutaj bardziej z tyłu. Na tej płycie znajdziemy odcinki od 40 do 44. Z boku mamy oczywiście napis Ninjago Mistrzowie z 50 Turniej Żywiołów, część druga. Tutaj zamiast Lloyda mamy akurat wklejonego Jaya. Z tyłu znów sceny z 4 sezonu oraz opis oraz odcinki, które znajdują się na DVD. Są to takie odcinki jak odcinek 40 Zaklęcie, odcinek 41 Ostatni Element, odcinek 42 Dzień Smoka, odcinek 43 Najgorszy Koszmar oraz odcinek 44 Wąwóz Wielkich. Obydwie płyty trwają 110 minut, czyli ogólnie łącznie 220 minut. Teraz zajrzyjmy do środka. Co ciekawe, obie płyty mają zielone pudełko. Są wydawane przez LEGO oraz Galapagos Films. Zarówno pierwsza część, jak i druga ma płytę, która jest po prostu twarzą Kaya, dlatego że Kai jest właśnie twarzą sezonu 4. Możecie ją teraz zobaczyć z bliska. Jak dla mnie płyta wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. Oczywiście Turniej Żywiołów. Płyta została wydana w 2015 roku, zarówno jak i część pierwsza, jak i część druga. Tak wygląda jeszcze płyta na drugiej części. Co ciekawe, druga część to pierwsza płyta z Ninjago, jaką zakupiłem. Pierwszą część zakupiłem w Empiku, drugą w Smyku. Myślę, że w tych sklepach też będziecie mogli je znaleźć lub po prostu na internecie na jakimś. Teraz ale pytanie, czy warto kupić takie płyty? Według mnie tak, ponieważ macie odcinki kiedy chcecie i to w jakości Full HD, czyli 1080p. No to co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, nie był jakiś najdłuższy, ale zostawcie tu łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Lecimy po 600 subskrypcji. No to by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Fifi, to tyle. Siemka!